Ostateczna rozgrywka? Dobra, zobaczmy. To już koniec będzie? Nie no, chyba nie. Zobaczymy. Takie same, dwie takie same, o co chodzi? No nie, ja tak nie chcę, czekaj. Przerwij imprezę, ja muszę zmienić z powrotem na moje Bugatti. Tak, to my nie będziemy grać. Samochody, garaży, Bugatti. O, i teraz to tak. Ostateczna rozgrywka, teraz to lecimy. Nie, ptaku, Minecrafta nie będzie. Chyba, że widziałem takie fajne mody do Minecrafta, że można... O, teraz będzie Bugatti kontra BMW. Że można mieć okrągłe ten świat, że nie ma kwadratu. Fajnie to nawet wyglądało. No chodź. All call signs. Multiple 911 callers report an unknown number of vehicles racing. Oh yeah. Teraz to my możemy walczyć, nie? Oh yeah. Teraz chyba ta jego policyjna wtyka, ta laska, która nas obsługiwała cały czas, wezwała policję, nie? Oh yeah. Kurde. A nie ma gdzie uciec przed Bugatti. O! Oh. Dopiero mnie policja znalazła? No ciekawe. Ale szybkie te Bugatti teraz jest. Patrzcie tylko na licznik. Jak te cyferki tam wariują. Wow, takie uderzenie zepsuć, kurde. Oh yeah. Jakie triki. Dobra, lecimy. Chase ucieka. Tu. Gdzie on jedzie? Sick. Oh. Great work. You got her. Stand down, we'll come sort this out. Zero kasy? No nie. Dorwaliśmy laskę. Doskonale. This isn't over. You have no idea how high this goes. Laptop? Bomba atomowa? Friend Carmen filled me in on everything she knew. Zach's mistake, Hector's role. Don't worry, it'll clear you. Yeah. So this is what Xiao Wu was trying to smuggle out of the country. Chase Lin was willing to kill for. What? Pager. Great work. Way above anybody's expectations. I know what it's like going deep undercover. Too easy to lose sight of who we are.
Hey, Papi. I'm glad to see that you're okay. Tak? So, I was thinking maybe you could take me for a ride back to the university. Oh, did I mention that I was a med student? Well, Papa always thought my hands would be better suited to be a doctor than a mechanic. So come on, what do you think, huh? I'm on my own, but I know it won't be long until you... No i tyle, skończyliśmy Need for Speeda. Jakoś tak za szybko. A mamy jeszcze jakąś górską bitwę na autostradzie. Do zrobienia jest parę tutaj rzeczy, widzę. Dobra, zobaczmy. Coś się pojawiło. O! Murcielago kontra Bugatti. I co sądzę o tej grze? No właśnie, to jest ciekawe. Ta gra jest dziwna. Prowadzi się tu samochody bardzo dziwnie. Czasami nieprzyjemnie, zależy od samochodu, nie? I są takie momenty, gdzie naprawdę się wkurzasz, jak te samochody skręcają, no. Mega nierealistycznie to na pewno, ale co najmniej nierealistycznie, po prostu jakoś fantastycznie, w sensie jak z jakiegoś filmu science fiction, nie wiem jak to określić. Naprawdę. Ale prędkość jest spora, dużo się tutaj dzieje w grze. Jest jakaś fabuła, no nie porwała mnie ona zbytnio. Niektórzy mówią, a fabuła w tej grze jest zajebista. No jakoś tak... Ta fabuła po prostu dla mnie jest, no. Nie było tutaj jakiegoś wielkiego szału. Wow! Byliśmy gliniarzem pod przykrywką, który się po prostu ścigał. Kupował fajne fury. I tuningował i fajnie, nie? Lambo mnie wygryzło. Ale tego Lambosa w ogóle nie dało się tutaj zepchnąć. Jakiś strasznie twardy. Strasznie trudne są właśnie te pojedynki, ze względu na to hardkorowe prowadzenie tych samochodów. Bo one są strasznie skrętne i wyrobić między tymi samochodami ruchu ulicznego jest, no, ciężko. Bo za mocno skręcisz i jesteś w jakimś samochodzie, nie? Jak to Bugatti nie może pokonać Lambosa? Masakra to jest. Dobra, jeszcze raz. Siema, Hubert. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, rozwalił się. Moja szansa. No kurde, jak on jeździ! Jaki rozwalony w ogóle. Ten Lambos, nie? Ja się autentycznie rozwalam o wewnętrzne. To tak mocno skręcę na tym mitrze. Kosmos. No what the fuck? Wygania mnie! Znacznie trudniej się jeździ, jak się w ogóle nie zna tej mapy.
To jest szalone, moi drodzy, kurde. Jak się jeździ tymi samochodami, to jest szalone w tej grze. No, trudno, żeby było to jakieś przyjemne, wiesz, w tym rzecz. O, what? Jadę dalej. No nie gadaj, że 7 sekund przed końcem mnie wyprzedzi! A ja takiego trika zrobiłem. No nie! Ja nie mogę. Wiele osób mówi, że ta gra szybko męczy i nudzi. Nie no, kiedyś to na pewno była ciekawsza, wiesz? Ale te gry się po prostu zestarzały, nie? I z czasem one już nie są dla nas takie ciekawe. No dzisiaj mamy dużo więcej ciekawszych tytułów. Po prostu starsze wyścigówki były takie, że dostawałeś komplet wyścigów i musiałeś je ukończyć, nie? Na tym w grubsza też polegała fabuła, tak trochę. Ej kurde, ja widziałem, on na tym wskaźniku nagle mi tak przeskoczył do przodu. Ten Lambos tam z tyłu. To jest niesprawiedliwe. Tutaj to doganianie w tym trybie nie powinno działać. W ogóle nie powinno działać. Nie no, ale byłoby za łatwo, nie? Gdyby... Wiecie, ciecz, Bugatti? Wow! Ja pierniczę. Bo stąd jakbym miał takie, taki wyścig, jak ja tą mapę znam na pamięć tam i wszystkie skróty i w ogóle każdy zakręt, to bym nie było to dla mnie takim problemem, ale tutaj, gdzie nie widzę mapki, nawet nie wiem gdzie skręcić, jest bardzo ciężko dla mnie. Dawaj, 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 bo już kończę z nim. O! Teraz się gdzieś tam porozbijał i się udało. Kurde. 27 tysięcy, dobrze. Jeszcze parę rzeczy tu zostało do roboty, nie? Tu mamy jakiś sprint. Przykro się patrzeć, jak się męczysz, no. Jest naprawdę źle. Ale te wyścigi już z botami tutaj są ciekawsze, bo tu się dzieje dużo śmiesznych rzeczy. Wobec czego... Tak. Najgorsze są te pojedynki, nie? Bo tam faktycznie przeciwnicy mają jakąś sporą przewagę. Teleportują się w ogóle. Tutaj też, ale dzieje się też kilka śmiesznych rzeczy przy okazji. No i widzę przede wszystkim, gdzie jadę. Widzę mapkę, tak? Wiem, jak mniej więcej skręcić, przygotować się do zakrętu czy coś, nie? Więc jest wygodniej dla mnie. No a gra sama w sobie, no... Ja miałem o niej takie zdanie, zanim w nią zacząłem grać, tak teraz na serii. To miałem o niej takie zdanie, że ej, to jest najgorszy Need for Speed ever, tak? Że nie ma tutaj... Nic, co by mnie interesowało, co to było? Co by mnie interesowało, to prowadzenie jest straszne tych samochodów i tak dalej. Ale nie jest aż tak źle, jak sobie to zapamiętałem. Jest źle, to jest, wiesz, taki poziom jakiejś bardzo niskobudżetowej gry, jeśli chodzi o prowadzenie samochodów, naprawdę. Chociaż nawet niektóre niskobudżetowe gry mają lepsze prowadzenie niż ten Need for Speed, muszę powiedzieć, bo jest strasznie niekiedy. Takie masz wrażenie, jakby... Nie wiem, no ciężko to opisać nawet, jak to działa tutaj. Co do fabuły, no mówię, no, mnie ona nie wkręciła, nie było tutaj... jakby nie wciągnąłem się w to za bardzo, bo... W Most Wanted na przykład, jeśli porównałem, bo można porównać te dwie gry, nie, do siebie. W Most Wanted 2005 to faktycznie mieliśmy tą fabułę, mieliśmy czarną listę i... No było ciekawiej, nie? Coś się tam działo, tak? Jakoś byłem... Czułem tą rywalizację, wiedziałem z kim się bije, tak? Mieliśmy swój warsztat. I zaczynaliśmy też od zera, jak w każdym Need for Speedzie. No ale tutaj jakoś nie mogłem tego poczuć. Siema Piotrek. No i tyle. I skończyliśmy dość szybko, czy ja wiem, czy szybko, normalnie chyba, nie? Bo po prostu dzielnie wszystkie wyścigi jeden za drugim robiliśmy. Ale też musicie przyznać, że po jakimś czasie te wyścigi robiły się już takie nużące, nie? Że właściwie nie wiemy, po co my je jedziemy, tak? Po prostu one były, nie?
No tak sobie spokojnie gada, w tle samochody latają. No tak, bo wiesz, już się przyzwyczaiłem do tego trochę, że tutaj wszystko lata w tej grze. Bugattiego żeśmy sobie ulepszyli dosłownie na końcu gry. Można było go ulepszyć sobie wcześniej, gdybym nie kupił McLarena, bo na McLarena wydałem sporą część gotówki, a jak go sprzedałem, no to nie odzyskałem tego wszystkiego. I możliwe, że mógłbym go ulepszyć wcześniej, no ale on jest na tyle szybki, że jakby porobił to, co potrzebowałem. Zniszczył tych, co potrzebowałem i tak dalej, nie? Dalej mamy jakieś tutaj do dyspozycji wyścigi. Zobaczymy, co się odblokowało na mapie. No i warto byłoby zrobić jeszcze serię prób, tak? Bo seria prób ponoć gdzieś tam jest do zainstalowania po... Znaczy, pojawi się po zainstalowaniu jakiegoś tam patcha. Ja nie wiem, skąd tego patcha wziąć i czy w ogóle da się go zainstalować na wersję Steamową Need for Speed Undercover. Także widzicie, no grube akcje się tu dzieją, nie? Straciłem właśnie zderzak w aucie przedni. Jeszcze jakoś jedzie, no bo to tutaj samochody się nie psują. Znaczy psują, ale wizualnie tylko. Ktoś mnie tam goni z tyłu. Muszę trochę przyspieszyć do 400. Oh yeah. Wybrałeś listy co... Ja bym przeszedł, Szczepan, bardzo chętnie tego Gothica, co ty mówiłeś. Gothica, trójkę, przypomniał sobie te stare czasy, Wiedźmina bym przeszedł. Need for Speed The Run w skali... Wiecie co, Need for Speed The Run w ogóle nie chce mi się odpalić, nie wiem czemu. Już od wielu lat. Nie mogę go przejść jeszcze raz. Ja bym chciał. Byłaby rzeź, gdyby w Fordzie było nitro. Oh yeah. Wiesz co, może nie byłoby tak źle jak tutaj, bo tutaj to nitro robi z tych samochodów naprawdę jakieś potwory. Przecież pamiętacie, w tych poprzednich Need for Speedach tak nie było, one po prostu lepiej przyspieszały, te samochody lepiej przyspieszały, ale to nie sprawiało, że one zaraz będą lepiej skręcać, nie? Po prostu lepiej sobie przyspieszały i kamień. Znowu z tym Lambosem się ścigamy, tak? Dalej, prawie go rozwaliłem. Jest! Proszę! Bugatti version Massacre'a. Ta. Jak oceniam No Limits? Nie grałem w No Limits. No Limits jest chyba tylko na... Na telefony? Czy na PSP było? Gothic 3, klasyka gatunku? Teraz właśnie przechodzę. Szkoda, że nie ma kooperacji w Gothicu, nie Szczepan? Chociaż wyszedł chyba jakiś mod do Gothica 2, że można w koopie przejść to. No, teraz to można grać. Szkoda, że właśnie na koniec gry już, nie? Już tak nie ma po co właściwie jeździć, tylko pokazać tym botom, na co nas stać w Bugatti. Oh yeah. Już coraz lepiej mi idzie pokonywanie zakrętów z użyciem nitro. I ściana, standardowo. Bugatti brzmi jak BMW z Need for Speed Most Wanted? Nie, coś ty zupełnie inaczej. To znaczy, ten drugi dźwięk, taki jakby syczący, nie wiem jak to określić, to faktycznie jest podobny do BMW-ki, ale ten taki podstawowy dźwięk jest taki, no, z Bugattiego można powiedzieć. We wszystkich Need for Speedach z tego okresu Bugatti brzmiało właśnie tak, nie? Siema Piotr, na drift gnoja. No tym tutaj nie da się driftować, ale wiecie co, to chyba dobrze. Ja tak myślałem, żeby teraz Pro Streeta sobie zagrać. Tam też były... Tam w sumie, z tego co pamiętam, bardzo przyjemnie zapamiętał mi się tryb tego, jak to się nazywało, tej jazdy takiej szybkiej. Tam jak wypadłeś, łatwo było wypaść z trasy, jak wypadłeś to elo, nie? Koniec wyścigu. Pamiętam, że grałem to na klawiaturze kiedyś,
i było mi ciężko się utrzymać na drodze. Ciekawe jakby było teraz, nie? Strasznie się rozbijasz. Wiem, Bartek. Ja cały czas używam na zakrętach to nitro. No ale będziemy jechać teraz ostatnie okrążenie, to spróbuję bez tego hardkorowego nitra, okej? Okay? Bez tego hardkorowego skręcania. I zobaczymy, jak pójdzie. Zobacz, jaką sobie przewagę narobiłem dzięki temu, że tak skręcam hardkorowo, nie? Teraz spróbuję pojechać najbardziej czysto, jak można. Jak mogę, o, może tak. O, a tutaj i tak wypadłem. Gra wyścigowa. Bez wrzucia nitra na zakrętach. Tak całkiem spoko się jedzie. Tylko widzicie, na tych zakrętach to ja robię takie jakby schody, nie? To się skręca tak raz mocniej, raz słabiej. To nie jest takie płynne jak Most Wanted mieliśmy na przykład, z tego co mi się pamięta. Że to Most Wanted takie było, nie? No i to tak. Tu mamy jeszcze jakąś ucieczkę. Autostrada przez kanion. Może Crash Time 7? Myślę, że prosty tracz. Dobra, jedziemy. Tu musimy uciec. Oh yeah. Trzeba się będzie gdzieś schować. Lepszy Crash Time 3. Co wy macie z tym Crash Time'em? To są słabe gry przecież. W sumie tam się samochody lepiej prowadziły niż w tym Need for Speedzie, naprawdę. Tutaj jest jakaś porażka z tym prowadzeniem. No i już mamy po policji załatwione. W Crosslicie jednak brakuje zabaw z policją, no bo to taka gra torowa bardziej jest, nie? I też tam mieliśmy chyba jakąś fabułę czy coś. Było coś tam do zrobienia, nie? Bugatti Veyron wygrywa ten samochód. Tu mamy punkty kontrolne. O, tym samochodem to szybko. No, tylko szkoda właśnie, że już koniec gry. Cyk. Tu mamy 5 punktów kontrolnych i autostradę, kurde. 400 km na godzinę bardzo łatwo osiągnąć się z tym Bugattim w tej grze po maksymalnym tuningu, bo jeśli nie zrobimy w samochodzie tuningu, to on nie poleci ci. On będzie 360 na godzinę jechał maksymalnie. Koniec. Proszę bardzo. Wow! Wyleciał do kosmosu. Co się stało z tymi trafikami? Czemu one zaczęły wariować tam? Prost lit jest nudny jak flaki z olejem. Zawody, zawody, jeszcze raz zawody, tak? No ja bym tam mógł... To może po prostu jeden odcinek zrobię z Prost Lita. Zagram sobie i zobaczę, jak się tam grało. Zapomniałem totalnie, jak się tam jeździło. Mówię, tylko jeden tryb mi się tak fajnie zapamiętał. I wiem, że twórcy się bardzo chwalili tym, że zrobili jakiś super dym spod opon w tamtej grze. Że jak się startuje, to tak fajnie widać. I wiem, że mi się to zacinało na komputerze, na którym wtedy grałem, który wtedy miałem. Gdzie ja pojechałem? Oho. Aj, nie wyrobiłem. Samochód mi trochę podskoczył. Nie szkodzi.
O, tu będzie hopka. Nie, tutaj jednak nie była, była ta wcześniej. Zadzwoń do Lestera, zapłacisz $600 i już policja nie będzie się gonić. No jak widzisz, udało mi się ich szybko zgubić. Jak a masz Gothica na Steamie, bo jaka na płycie, to polecam, co? Pobrać 1.75 update do patcha. A, tam było właśnie coś z tymi patchami, ja pamiętam, że jak Gothic 3 wyszedł, to były jakieś problemy z działaniem tej gry. On coś tam strasznie słabo działał i co chwilę wychodziły jakieś bardzo obszerne patche, nie? Jazda na dwóch kołach była fajna, dragi drift. Pro streetie, tak? Było, było. No ale tak teraz sobie jeżdżę, możliwe, że jest jeszcze jakiś inny samochód, taki dobry w tej grze. No jak patrzę na to Bugatti, jak ono przyspiesza i jak skręca, to chyba jest to najlepszy, tak najszybszy, nie? Bo faktycznie skręt ma bardzo dobry, jak na te standardy, jak na standardy tej gry, to może nie najlepszy. Dobrze się jedzie, no. Ups. Upsi. Ale przydałoby się zrobić jeszcze te... Wow! Przydałoby się zrobić jeszcze te próby. Wow! Wszystkie. Tylko właśnie trzeba by było zainstalować jakiegoś patcha. Są gry z Shieldem Ford Racing. Wiem, o które chodzi. Tam się jest, no. Widziałem, to bardzo lubiłem tam Fordem GT jeździć. Ale już tam grafika była jakaś straszna. To chyba dodawali do płatków tą grę kiedyś. Nie no, to żartuję. Ale była ta gra w jakimś tym magazynie Play czy coś takiego. Za 9 zł można było ten magazyn kupić. Tam z paroma innymi gierami była. No to już dawno temu. Wow! Jaki zakręt. Co się stało z GTA Online? Czy warto tam grać jeszcze? Ja nie gram już od dłuższego czasu. Znaczy przestałem grać, jak było tam masa cheaterów, nie? Sobie dałem spokój z tą grą. No i też, no, teraz nie ma tam jakichś chyba większych update'ów. Myślę, że Rockstar pracuje teraz nad GTA 6 bardziej już. Coś tam jeszcze próbują zrobić z Red Dead Redemption, ale... mnie Red Dead Redemption w ogóle nie podszedł. Przede wszystkim, jak ta gra próbuje być realistyczna, mamy strzelanie z broni i nie ma nawet opadu kuli, co ja strasznie lubię akurat w strzelankach. I to takie jeżdżenie tym koniem, no strasznie nudne, no. Nie ma co ukrywać, ta gra jest po prostu słaba. Symulator jeżdżenia koniem. A GTA 5 to symulator wczytywania. A ty miała tam ta gra parę takich smaczków i faktycznie jak się wczułeś, to dało się grać, nie? Mnie natomiast zepsuło, jak zrobiłem streama z Red Dead Redemption, zepsuło tą całą grę. Bo wtedy się wczułem, tak żeby te płacić te wszystkie mandaty za jakieś tam złe przewinienia i tak dalej. Ale w pewnym momencie był taki epizod, że widzowie powiedzieli mi, że można zapisywać i wczytywać grę. I ja tak myślę, kurde, będę mógł robić wszystkie te rzeczy, które chciałem robić, których nie robiłem wcześniej, bo się bałem o te mandaty, nie? Czy tam, że będzie mnie ktoś tam ścigał, tak? I zacząłem rozpierdzielać granatami, broniami, wszystkim dookoła i wtedy ta gra straciła już dla mnie smak, nie? Więc można powiedzieć, że sam sobie popsułem smak tej gry, a online w ogóle tam nie testowałem. Nie wiem, dla mnie ta gra była fajna, bo można było grać sobie w pokera. Siadałem sobie z wieśniakami przy okrągłym stole i sobie graliśmy. O proszę bardzo, kabeczka! Yeah. Oh yeah! Dobrze.
Czy nie możesz transmitować na żywo z telefonu i robić live z No Limits? Oczywiście, że mogę transmitować z telefonu. Tylko nie wiem, czy tam jest jakaś fabuła w No Limits? Bo nigdy w to nie grałem. Magazyn Play, pamiętam, z wypełnienie za pomocą arkusza A4 z tektury. Co? Wcale trochę mi tu Bugatti zaczęło latać, jak czytałem. Ale w sumie wszystko jedno, bo ja dociskam gaz do końca, jadę mniej więcej do przodu i ono jedzie do mety. To jest tak szybki samochód, że... No ciężko tu nie wygrać. I cyk. Jezu, straszne to jest, naprawdę. Zobaczmy, co nam się na mapie pojawiło ciekawego. Bo chyba pojawiły się na koniec gry jakieś tam wyścigi, czy nie? Są tutaj jakieś. Co to jest? To jest jakieś zadanie. Co to za zadanie? Dwójka. Czy my będziemy z kimś walczyć, czy jak? Most Diamond. Jakieś zadanie. Carrera GT kontra Bugatti. Coś się może stać złego. Okej, okay, aha, musimy zbić Jim. Aha. Dobra, to my jakby kończymy fabułę. Wow, co on zrobił? Chyba go podwójnie mocno uderzyłem. Tu jest jeszcze jeden zbir do zniszczenia. Wow! Ale go stuknąłem. A nie ma fabuły, ale są fajne wyścigi i dość spoko grafika. No, bo tam nie wiem, czy jest sens grać w No Limits. Ja bym sobie tylko to sprawdził, jak to wygląda i tyle. Może... faktycznie jest jakaś ciekawa. Bo w tych Need for Speedach starszych to fajna była fabuła w większości. Zobaczymy. Ja się napaliłem na tego Pro Street, ale jak mówicie, że tam takie nudne wyścigi były, nie pamiętam, co tam było dokładnie. To nie wiem, czy jest sens się tego łapać. Wow! Misja wykonana. Ja chcę jego samochód. Dodatkowa atrakcja. To jest chyba też jakaś misja. I chyba też kolejnego zbira będziemy po prostu łapać. Musimy wykończyć resztę tych patałachów, nie? Ford GT, proszę bardzo. Bardzo fajna furka. Co? Czekaj. Prawda, w GTA Online jest sporo cheaterów i to wkurza, bo szczerze nieraz trafiłem na sesję z cheaterami. To zmieniali pogodę, to kasy dawali na lewo i prawo, a to zabijali na potęgę. Normalny gracz nie da się grać. No właśnie. Znaczy na konsoli jeszcze jest całkiem w porządku. Na PlayStation 4 sobie grałem w GTA. No ale to wiesz, tam trzeba kupować te abonamenty i tak dalej, i tak dalej. Nie no, jest spoko giera, tak? Można się pobawić. Jest, wiesz, dużo opcji kooperacji i można się pobawić ze znajomymi i tak dalej. Tylko z kolei granie na konsoli dla mnie jest słabe, no bo co, nie ma wiesz, klawiatury, nie? A w GTA się dużo strzela przecież, więc dla mnie jakby... Znaczy ja też bardzo lubiłem w GTA Online jeździć samochodami, tymi furtkami wszystkimi, wykonywać misje. Dla mnie to było bardzo przyjemne. Tak, jeżdżenie tymi wszystkimi pojazdami, walczenie z botami w kooperacji. Ja przede wszystkim zawsze lubiłem we wszystkich grach współpracę z innymi graczami. Dlatego się tak bardzo chyba mocno wciągnąłem w Apex Legends ostatnimi czasy. Fajnie, że wracasz do gier mojego dzieciństwa. Oh yeah. Ale już nie wyglądają one tak dobrze jak kiedyś, nie? Już nie dają tyle frajdy co kiedyś. Kiedyś to taka gra wyszła i ty takie robiłeś, wow, co?
tu tak można mieć taki samochód, tak można coś zrobić. Nie? Kiedyś te gry były rewolucyjne w swoich czasach. No, twardziel z niego, nie? Ale już coś się Ford popsuł trochę, bo kręci bączki gościu powoli. I chyba porobione. Misja wykonana. Jak się tak zastanawiam, dlaczego ja nie dostaję za to kasy w ogóle? Skąd ja mam grać teraz pieniądze na nowe furki? Kolejny poziom kierowcy. Plus 5% do silnika. Nawet nie wymaksowałem sobie mojego kierowcy. Nie ma samochodu z dostawy. You need to keep looking, ok? Zobaczmy. Patrzcie, zniknęło nam wszystko. Dlaczego? Dziwna sprawa, nie?